Wydałaś kiedyś w sklepie z ciuchami więcej niż początkowo planowałaś? A może rachunek z restauracji był wyższy niż początkowo zakładałeś, że będzie? Jeśli masz podobne doświadczenie, to prawdopodobnie zostałeś złapany na zasadę kontrastu. Jak ona działa i jak stosują ją sprzedawcy? Zapraszam. Jak działa zasada kontrastu w sprzedaży? W dzisiejszym odcinku omówimy to, czym jest zasada kontrastu, w jaki sposób wpływa na mózg klienta ta potężna technika wywierania wpływu oraz pokażę Ci trzy przykłady branż, w których stosowana jest ta zasada kontrastu i jak ona działa na nas jako na klientów, a następnie przejdziemy do tego, gdzie pokażę Ci w kilku krokach, jak Ty możesz zastosować tę zasadę u siebie w swojej sprzedaży. Zaczynamy! Zasada kontrastu to technika pokazywania ze sobą produktów lub usług w zestawieniu z innymi, w porównaniu z innymi produktami czy usługami. Kontrast jest wtedy, kiedy jest gruby, chudy, duży, mały, szybko, wolno, czyli wszystkie przeciwieństwa, przeciwstawności. W sprzedaży stosuje się tę zasadę po to, żeby pokazać, że pewien produkt jest dużo atrakcyjniejszy od innego. I może być to kwestia pokazania tego, że ciut tańszy ma dużo mniej w pakiecie, czyli dopłacając niewiele, tak naprawdę zyskujemy dużo. Tu pierwszy przykład z brzegu, który nam przychodzi, kiedy idziemy do kina, bardzo często mamy możliwość i mamy postanowienie kupić średni popcorn i średni napój, ale w sumie jak dopłacimy tylko parę złotych więcej, to dostajemy duży popcorn i duży napój, co bardziej się opłaca. W ten sposób, stosując w takiej ukrytej formie zasadę kontrastu, tego rodzaju placówki sprzedają więcej tego popcornu, znaczy mają większą marżę, bo zostawiamy więcej pieniędzy. Jak jest czteroosobowa rodzina, to ten rachunek idzie mocno do góry. Mózg ludzki czasami nas oszukuje. Mózg ludzki podejmuje decyzje na bazie tego, jakie dane ma do dyspozycji w danym momencie. I kiedy mamy jasno na stronie internetowej, przed sobą w sklepie, dwa produkty, z których jeden jest bardzo drogi, a drugi dalej jest drogi, gdybyśmy go porównali z takimi samymi produktami w innych sklepach na przykład, ale w porównaniu z tym produktem w tym sklepie czy usługą u tego wykonawcy, to ten drogi będzie powodował, że ten, który kosztuje mniej, nawet jak on ma dużo mniej, jest gorszej jakości, wydaje nam się bardziej atrakcyjny cenowo. W ten sposób nasz mózg nam podpowiada, jak podjąć najlepszą, najbardziej optymalną decyzję. Omówmy to na przykładzie, żeby lepiej to zilustrować. Wyobraź sobie, że jesteś mężczyzną, który chce kupić garnitur. Idziesz do sklepu z garniturami i też prosisz, żeby sprzedawca czy sprzedawczyni doradziła Ci garnitur. Ta przynosi Ci piękny garnitur ze świetnej tkaniny, który kapitalnie leży i to jest jeszcze Twój kolor. Zakładasz, oglądasz się w lustrze i myślisz sobie, idealny. Potem pytasz, ile on kosztuje i nagle dowiadujesz się, że kosztuje 5000. Myślisz sobie, kurczę, po pierwsze nie mam tyle pieniędzy albo nie przeznaczyłem tyle na ten zakup. Zaczynasz ściemniać, bo myślisz sobie tak, jak mówisz, no on nie do końca, tutaj trochę mnie ciśnie, spróbujmy inny. No i teraz nagle sprzedawca, który wie, że to jest kwestia ceny i zrobił to celowo, że dał Ci najpierw ten droższy, przynosi Ci drugi, trochę z gorszej tkaniny, ale dalej świetnie wyglądający, też dobrze leży, przymierzasz, pasuje, pytasz, a ten ile? Ten kosztuje 2000 zł. Myślisz sobie, uff, to nie 5, czyli tu przed chwilą miałeś na sobie garnitur za 5000, który był bardzo drogi, a tutaj masz garnitur za 2000, który dalej obiektywnie jest drogi, bo dobre garnitury często można dostać w niższych cenach. Nie mówimy o garniturach szytych na miarę, czy jakichś mega markowych, tylko przyzwoitych garniturach do codziennego użytku, które kupuje większość użytkowników. To 2000 to jest dosyć duża cena za garnitur. Ale w porównaniu z 5000 nagle ten garnitur wydaje się okazją, mimo że 2000 za garnitur, to dalej jest całkiem sporo. To nic innego jak zasada kontrastu w działaniu. Teraz jak już jestem w trakcie nagrań tego odcinka, to pamiętam jak zasadę kontrastu stosował w dzieciństwie mój młodszy brat. Kiedy przychodził do mojego ojca, mówił bardzo często, tato potrzebuje nowe buty tam, czy cokolwiek innego, ale dajmy na to buty. No i ojciec mówi, ile? No, a mój brat Robert mówił, no 500 zł. Ile? Jak w tym stand-upie. Ile? Mówi, no nie, żartowałem, 200. No, to nie 500. Brat nie był wtedy po szkoleniach sprzedażowych, w tej chwili chyba też nie jest po szkoleniach sprzedażowych, ale intuicyjnie jako dziecko stosował zasadę kontrastu, czyli dawał pierwszą ofertę, która była do odrzucenia, a następnie podawał taką, która dalej w tamtych czasach to nie były najtańsze buty, bo to 20 parę lat dobrych temu,
ale wydawały się już dużo mniejszym wydatkiem, bardziej do przełknięcia. Bardzo często sklepy stosują tę technikę, mając taki specjalnie drogi produkt ultra premium w pakiecie, po to, żeby najpierw pokazywać go, by inne, również nie najtańsze produkty sprzedawały się lepiej. Czyli czasami jest to taki produkt, który się nazywa produktem kotwicą, czyli zawiesza, zahacza jak kotwica pewien pułap cenowy i później, kiedy klient dostaje niższą ofertę, to nagle ta wydaje się dużo bardziej atrakcyjna. Drugi przykład zastosowania zasady kontrastu w praktyce. Bardzo często restauracje również mają taki swój produkt kotwica. To bardzo często jest stek, czy jakieś inne danie, specjalność restauracji, jakieś danie dla dwojga, czy taki ogólny test różnych potraw. Coś, co kosztuje bardzo dużo. I teraz dla większości odwiedzających te restauracje, którzy przeglądają menu, wiadomo, idziemy od początku i w pewnym momencie docieramy do tych produktów najdroższych. I nagle widzimy te ceny. Co? Ile to kosztuje? Nie mogę sobie na to pozwolić. Nie kupię tego, to za drogie. Nie chcę tyle wydać na obiad. I nagle wracamy z powrotem do dań, których ceny już widzieliśmy i nagle ta cena, którą widzieliśmy przed chwilą, że schabowy kosztuje 40 czy 50 zł, co relatywnie nie jest wcale tanio jak za schabowego, to nagle ten schabowy w tej cenie wydaje się, no to nie tyle co 230 za steka. No i w porównaniu jest zasada kontrastu, jest stek jakiś tam z sezonowanej wołowiny, z polędwicy i tak dalej, z krów, które były karmione czymś tam. W specjalny sposób przyrządzone przez kucharza, to jest jego recepta, jego przepis i oczywiście będą klienci, którzy dokładnie to zamówią, ale większość widząc tę cenę, mówią, o kurczę, nie, to jest poza moim budżetem. No ale 45 za schabowego, który i tak jest relatywnie drogi, bo można bardzo dobrego schabowego zjeść poniżej tej ceny w wielu dobrych restauracjach, nagle okazuje się, że ta cena zostaje zaakceptowana, mimo że nie wchodziliśmy z zamiarem wydania tyle na schabowego. Czyli kontrast powoduje tu, że ten tańszy produkt wydaje się dużo bardziej atrakcyjny, jest postrzegany przez nasz mózg jako okazja, nawet jeśli jest relatywnie drogi. Podobają Ci się moje treści i forma przekazu? To koniecznie subskrybuj mój kanał i kliknij dzwoneczek, żebyś zawsze dostał powiadomienie o nowych odcinkach. Trzeci przykład stosowania zasady kontrastu to robią to salony samochodowe. Wyobraź sobie, że idziesz zamówić sobie wymarzony samochód, nie wiem, Audi, BMW czy Mercedesa, czy cokolwiek innego, marka nie ma znaczenia. To po jeździe próbnej sprzedawca siada z Tobą do konfiguratora. No i na etapie konfiguratora wybierasz jakiś model, kolor, lakier, opony, felgi. Później, czy chcesz mieć asystenta parkowania, a czy chcesz mieć tutaj wspomaganie tego, a czy chcesz podgrzewane fotele, a może dach szklany, a czy chcesz mieć kamerę cofania i kamerę 360 i tak dalej, i tak dalej. I tak myślisz, no to też się przyda i to się przyda. A to, drodzy Państwo, zwróćcie uwagę, że jest bardzo ważne, bo w ruchu miejskim, kiedy na przykład stoimy w korku, to wtedy mamy tutaj tempomat aktywny, który będzie nam sam mierzył odległość już wreszcie, nie musicie Państwo tak czujnie jeździć, o fajne, to też, to proszę dołożyć, zobaczymy ile to wyjdzie. I tak konfiguracja pierwsza, którą często robimy, jest taka dopa, no i nagle widzimy podsumowanie i nas blady strach dopada. Nagle myślimy sobie, o kurczę, ale to wyszło. Cena bazowa była, dajmy na to, 200 tysięcy, a z konfiguracją wychodzi 300 czy 350. No i o kurczę, przyciągnęli nas najpierw ceną 200 tysięcy bazową, no ale jak doposażyłem tak jak chcę, jeszcze muzyka, jakieś audio i tak dalej, wiadomo, no i teraz wychodzi 300-350. No nie, tyle to nie chcę wydać. Wie pan, może byśmy jeszcze raz sprawdzili te opcje, które zaznaczyliśmy i z czegoś byśmy zrezygnowali, bo chcemy się zmieścić w mniejszym budżecie. I nagle obcinamy tę konfigurację, czyli celowo najpierw sprzedawca nas zachęca, żebyśmy doposażyli na maksa, żeby zobaczyć to, jak zareagujemy na tą cenę taką wypasioną. Oczywiście są klienci, którzy właśnie, proszę, full wypasiony, wszystko co można, to ja chcę wziąć i ta cena nie gra roli, ale to jest raczej mniejsza część społeczeństwa. Większa część społeczeństwa jednak te pieniądze bardziej liczy, znaczy nie to, że tamci nie liczą, tylko mają mniej ich do dyspozycji, więc muszą je liczyć troszeczkę pod innym kątem, czy się w budżecie w ogóle zmieszczą. I co się okazuje? Nagle obcinamy, obcinamy, a to może jednak... To może nie ten model, może nie A6, a A5 Audi, może A4, to sprawdźmy. A ile by to... O, i tu wyjdzie 200 już z wyposażeniem. No to nie 350. I zasada kontrastu tak działa. Mamy ze sobą pokazany drogi produkt, mamy produkt tańszy i w tym momencie ten tańszy wydaje się dużo bardziej atrakcyjny, nawet jeśli musimy, płacąc więcej, często zrezygnować z jakichś swoich oczekiwań. Prawo kontrastu jest to jedno z najsilniejszych praw wywierania wpływu i działa fenomenalnie. I co jest ciekawe, możesz je znać, możesz je rozumieć,
A i tak działa. Trzeba ogromnego, świadomego wysiłku do tego, żeby się przeciwstawić działaniu tego prawa na nasz mózg, na nasze emocje. Prawo kontrastu bardzo silnie pobudza emocje klienta. To w jaki sposób teraz stosować zasadę kontrastu u siebie w sprzedaży? Po pierwsze, zawsze pokazuj najpierw najdroższą ofertę. Dlaczego? Dlatego, że wtedy stworzysz pewien kontekst do pokazania tych tańszych. Pokazując cenę premium, która ma najwięcej w sobie usług, najwięcej wartości, przeciągasz granicę tego, ile klient jest w stanie zaakceptować i ile będzie w stanie wydać. Po poszerzeniu tej wartości, nagle druga oferta, którą pokazujesz, a która jest z budżetu bardziej ekonomicznego, wydaje się dużo bardziej atrakcyjna. Krok drugi. Rozróżnij, czy też twórz różnice w wartościach tych produktów. Czyli produkt premium musi być na maksa dopakowany, musi mieć w sobie dużo więcej niż produkt taki ekonomiczny. Dlaczego? Dlatego, żeby było uzasadnienie, czemu tak wysoka cena jest tego produktu. Co w nim takiego jest, co tak podbija wartość. I będą klienci, którzy będą chcieli dokładnie taki produkt premium. Jest ich mniej, to jest zdecydowana mniejszość, to jest kilka procent całego rynku, ale tacy są, którzy chcą wszystko mieć najlepsze, chcą wszystko mieć premium. Natomiast większą część sprzedaży będziesz robił na tej wersji bardziej ekonomicznej, tylko ona musi się czymś różnić. Przykład źle zastosowanej zasady kontrastu podam Ci na podstawie konferencji organizowanych w Polsce, takich konferencji biznesowych, których oferty miałem okazję przeglądać. Wyobraź sobie, że pomiędzy ofertami, ile płaci się za bilet, to zazwyczaj jest tak, że są trzy opcje, bilet taki general dla wszystkich uczestników, bilet VIP i bilet na przykład Platinum. I bardzo często taka konferencja, na przykład bilet general, kosztuje, dajmy na to 500 zł, bilet VIP kosztuje 1000-1200, a bilet Platinum 3000. No to co ten bilet Platinum ma, że kosztuje aż 3000? I wyobraźcie sobie, że czasami takie błędy w konstruowaniu ceny się pojawiają, jak to, że chociażby bilet Platinum ma tam zdjęcie z prelegentem, czy tam główną gwiazdą wieczoru i ma tam zamknięty lunch, czyli obiad i do tego miejsca w pierwszym rzędzie i jeszcze jakiś pakiet tam prezencików i katering z bananami, winogronami i pomarańczami. No i jak sobie tak racjonalnie przeliczysz, to samo zdjęcie z prelegentem, jeśli to nie jest mega światowego formatu gwiazda, do tego, jeżeli masz tam po prostu owoce i jakiś obiad i miejsca z przodu, to różnica w cenie wydaje się kompletnie nieatrakcyjna i często takie bilety Platinum się po prostu nie sprzedają albo sprzedają źle. Jeżeli natomiast wartość jest duża, jest jakieś zamknięte szkolenie, jakaś grupa mentoringowa później, jest na przykład możliwość zadawania pytań temu głównemu prelegentowi w zamkniętej grupie elitarnej, gdzie jest tam mniejsza ilość osób i do tego na przykład masz jeszcze jakiś dodatkowy warsztat, to nagle jak dopakujesz ten produkt, to klient widząc, ok, general kosztuje 500, ale jak ja dopłacę więcej, to zobacz, ile więcej otrzymuję. W ten sposób będziesz skutecznie pozyskiwać klientów premium, a jednocześnie dla tych, dla których 3000 i tak jest nieosiągalne, będą chętniej kupować generale, bo mają kontekst, mają inny produkt, z którymi ich mózg to porównuje. Jestem ciekaw, a jakie przykłady stosowania zasady kontrastu Ty spotkałeś, albo może jakie stosujesz u siebie w sprzedaży? Napisz koniecznie w komentarzu. Jestem bardzo ciekaw, jakie przykłady Ty znasz. I krok trzeci. Używaj kotwic cenowych, czyli wprowadź do swojej oferty taki produkt premium, nawet gdyby on z założenia miał się nie sprzedawać. Czyli taki produkt kotwica służy temu, żeby stworzyć kontekst, żeby stworzyć punkt odniesienia, ile to może kosztować w najwyższej, najbardziej bogatej wersji, po to, żeby ten produkt, który masz tańszy, był atrakcyjniejszy cenowo i lepiej postrzegany przez Twoich klientów. Jakie psychologiczne aspekty stoją za skutecznością tej zasady kontrastu? Pierwsza to percepcja i podejmowanie decyzji. Czyli ludzie podejmują decyzje zawsze w jakimś kontekście. Bardzo rzadko dzieje się tak, że klient widzi pierwszy raz taki produkt, nie sprawdzi, ile on może kosztować, tylko kupuje w pierwszym miejscu. Zazwyczaj ludzie porównują oferty. Jeśli mają już markę, którą mają wybraną, czy na przykład sprzedajesz swoje produkty poprzez social media, masz zbudowaną swoją markę, jest Ci łatwiej, bo ludzie chcą kupić od Ciebie. Dlatego zróżnicowanie tych produktów powoduje, że pokazujesz kontekst, ile coś może u Ciebie kosztować. I jeżeli coś kosztuje dużo, czyli masz taki produkt kotwicę, produkt premium, to ten drugi wydaje się dużo bardziej atrakcyjny. Więc jeżeli zestawiamy ze sobą dwa produkty, to wybieramy ten, który wydaje nam się bardziej wartościowy lub który ma lepszy wskaźnik wartość do cena. Czyli zasada kontrastu zmienia sposób, w jaki klient postrzega wartość tego tańszego produktu. To tak jakby jest plus 100 do wartości. I drugie to jest poczucie okazji. Mając ten porównanie, mając ten kontrast, klient widząc te różnice, ma poczucie, że kupując to korzysta z okazji.
okazji, więc jest szybciej skłonny podjąć decyzję. Dzięki zasadzie kontrastu i skutecznemu jej stosowaniu możesz bardzo efektywnie wpływać na to, jak klienci podejmują decyzje i że decydują się na zakup szybciej. I dwie sprawy, które chciałem jeszcze dzisiaj poruszyć. Pierwsza, jeżeli takie materiały jak ten, który dzisiaj przygotowałem, tłumaczący konkretną technikę, konkretną zasadę, jak ona działa, to jest to, co chciałbyś oglądać, czy chciałabyś oglądać więcej, koniecznie zostaw mi taką informację w komentarzu. Napisz, nagrywaj Grzegorz więcej takich odcinków, albo napisz, o czym chciałbyś, żebym nagrał, to jeżeli takich komentarzy będzie sporo, to taki materiał z przyjemnością przygotuję. Jeżeli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, oszczędził Twój czas, pozwolił Ci spojrzeć inaczej na cały proces sprzedaży, to daj łapkę w górę, napisz jakikolwiek komentarz dla zasięgu i pamiętaj, subskrybuj mój kanał i kliknij dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych odcinkach. I co jest ważne, wyślij ten odcinek komuś znajomemu, kto powinien to obejrzeć. I druga sprawa. Powiedzieliśmy sobie o bardzo skutecznej zasadzie wywierania wpływu, czyli zasadzie kontrastu. Natomiast czasami nawet zastosowanie kontrastu nie powoduje, że klient kupi, dlatego że ma jeszcze obiekcje, czyli ukryte obawy przed czymś. I teraz pytanie, w jaki sposób skutecznie wydobywać te obiekcje i je rozbrajać? Ten temat omówiłem w tym odcinku, więc koniecznie obejrzyj go teraz.